Myślę, że wielu czytelników poza miłością do książek łączy jedno wspólne marzenie – móc przeczytać ich w swoim życiu jak najwięcej. Rocznie w samej tylko Polsce wydawanych jest około 35 tysięcy książek, więc żeby poznać ledwie kilka procent z tej puli, trzeba byłoby znaleźć skuteczny sposób na oszukanie czasu. Pod presją waszych komentarzy domagających się i filmu o technice szybkiego czytania i przeczytania przeze mnie konkretnych pozycji książkowych postanowiłem w końcu coś z tym zrobić. Jako że czytanie jest nie tylko moją rozrywką, ale również pracą, to żeby być w niej skutecznym muszę być maksymalnie produktywny. Pogrzebałem nieco w internecie w poszukiwaniu metod szybkiego czytania. Wśród nich najczęściej pojawia się zasada eliminowania subwokalizacji, czyli przestań powtarzać czytane słowa. Pojawia się też technika związana z umiejętnością czytania peryferyjnego, czyli ogarniania wzrokiem grup słów zamiast jednego słowa. Niektórzy nawet zalecali, aby szlifować ją w ruchu. Jest też coś, co niektórym z was szczególnie może nie przypaść do gustu, czyli rysowanie dwóch pionowych kresek, aby skupiać wzrok tylko na środku. Sposoby te okazały się dla mnie wyjątkowo męczące, na tyle odbierające mi radość z czytania, że postanowiłem z nich zrezygnować. Największy potencjał odkryłem w metodzie z długopisem, ołówkiem, mazakiem, wskaźnikiem, palcem, czymkolwiek. Linijka po linijce pomagam sobie śledzić tekst, starając się nie wymawiać wszystkich słów w głowie, ale często przyłapuję się na tym, że robię to zbyt wolno lub zbyt szybko, co wpływa na zrozumienie tekstu. Szperałem więc dalej i znalazłem technikę, którą mogę nazwać słuchowskazywaczem. Na pewno w komentarzu dacie lepsze propozycje. Na nauce nie powinno się oszczędzać, ale muszę przyznać, że największym minusem tej techniki jest jej koszt, bo potrzebujecie nie tylko wersji papierowej książki, ale także jej odpowiednika w wersji audio. Na szczęście partner tego filmu zapewnia wam dostęp do swojej biblioteki za darmo przez 30 dni przy użyciu mojego kodu, a to w zupełności wystarczy na przetestowanie techniki szybkiego czytania. Tymczasem długopis w rękę, książka, telefon, przydadzą się też słuchawki, bo przecież nie każdy musi wiedzieć, co aktualnie czytacie. W programie do odtwarzania audiobooków zwiększacie prędkość dwukrotnie. Być może na początku będzie to brzmiało nieco dziwnie, ale idąc za głosem wiarygodnych amerykańskich naukowców, mózg szybko się do tego przyzwyczai. Jedna uwaga, choć lektorzy audiobooków to profesjonaliści, nie każdy z nich posiada barwę głosu, której przyjemnie się słucha w podwójnym tempie. Dlatego nie zrażajcie się za pierwszym razem. Co jest dobrego w tej metodzie? Po pierwsze, stopień zrozumienia tekstu. Stosując poprzednie metody, często zdarzało się tak, że na końcu rozdziału nie byłem w stanie przypomnieć sobie, po co główny bohater zszedł w nocy do piwnicy. Używając jednocześnie swojego wzroku i słuchu, procent zrozumienia tekstu jest ogromny i unikacie sytuacji, w której musicie cofać się, żeby przypomnieć sobie coś, co przeoczyliście. Po drugie, skupienie uwagi. Słuchanie przy jednoczesnym śledzeniu tekstu powoduje, że praktycznie nie ma szans, abyście zgubili się w tekście. Co więcej, mała szansa na zaśnięcie w trakcie czytania, co w normalnych, komfortowych warunkach zdarza się często, nawet kiedy książka jest szalenie wciągająca. Rozpraszanie to kolejny z powodów, który sprawia, że często przez jedną godzinę czytania częściej sprawdzamy Instagrama niż faktycznie czytamy. Konieczność śledzenia tekstu w szybkim tempie raczej nie pozwoli wam na przekierowanie swojej uwagi w inne miejsce. Po trzecie, planowanie. Począwszy od planu lekcji w szkole, po kalendarz Google, przez całe nasze życie wspomagamy naszą efektywność, rozpisując zadania i cele na każdy dzień, tydzień lub miesiąc. Samo zapisanie ich to już pierwszy krok do sukcesu. Dzięki ćwiczeniu z audiobookami jesteście w stanie natychmiastowo poznać czas niezbędny do przeczytania książki, a co za tym idzie, literatura może stać się nieodzownym elementem waszej codzienności. Przykładowo, stosując tę metodę, jesteście w stanie wysłuchać Archipelagu Gułag w 10 godzin, Roku 1984 Orwella w 4 godziny, podobnie jak Frankensteina, Wojnę Światów Wellsa w 2 godziny, a przeczytanie 500-stronicowej fantastyki Petera Bretta, którą czytam aktualnie, 5 godzin. Często, kiedy piszę wam o tym, jak fajnie byłoby czytać szybko, zdarza mi się otrzymywać argument: stary, wyluzuj, to ma być przyjemność. I oczywiście, totalnie to rozumiem, też podchodzę rytualnie i celebruję momenty z książką, czasem aż nadto,
ale w momencie, kiedy czytanie stało się moją pracą i czytam nie tylko dla przyjemności, ale też aby szukać odpowiedzi na ważne pytania i jestem spragniony wiedzy i poszerzania horyzontów, to wydaje mi się to sensownymi argumentami do tego, aby zwiększyć prędkość swojego czytania. Skoro czas nie ma dla mnie litości, to jedynym sposobem jest dotrzymać mu tempa. Mam nadzieję, że spróbujecie tej metody i okaże się ona skuteczna również dla Was. Możecie do tego wykorzystać bezpłatny okres próbny w aplikacji BookBeat, która znacząco poszerzyła swoją bibliotekę w ostatnich miesiącach, nie tracąc na płynności działania. Stosowanie tej techniki nie wymaga specjalnego treningu i co najważniejsze, działa. Potwierdzają to osoby, które wcześniej się z nią zetknęły, a teraz także ja. Słuchanie ze śledzeniem tekstu w podwójnym tempie w moim przypadku sprawia, że zmierzam w pełni skupiony do przodu i lepiej planuję czytanie konkretnych książek, a co za tym idzie, wrzucanie recenzji na kanał. O filmach dowiecie się jako pierwsi klikając w przycisk subskrybuj, a jeżeli lubicie zdjęcia z książkami i recenzje pisane, to wpadajcie na mojego Instagrama. Do zobaczenia w następnych filmach z książkowym pozdrowieniem.